Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy teraz w miejscowości Schloss Heute w Niemczech u kolegi Tomasa Wezelsa. Przyjechaliśmy tutaj wspólnie z Sylwestrem Chylińskim, jak również z panem Erhardem Panke, który w filmie, który o nim kręciliśmy, wspominał o tym, że posiada gołębie rozpłodowe w większości właśnie tutaj u kolegi Tomasa Wezelsa. Więcej o tej hodowli, ile tutaj gołębi posiada, jakie gołębie są w rozpłodzie, którymi lotuje i o tych sukcesach, które odnosi lotując tymi gołębiami, opowie nam sam tutaj kolega Tomas, a będzie nam to tłumaczył wszystko kolega Sylwester, któremu teraz oddaję głos. Proszę bardzo. Tomas, wir wollen dich unseren polnischen Sportfreunden vorstellen. Sag uns bitte ein paar Sätze über dich. Wie lange du mit den Reisetauben spielst, mit welchen Tauben? Und ich habe Tauben, seit ich 8 Jahre bin. Gołębie pocztowe trenuję i utrzymuję już od 8 roku życia. Und seit 3-4 Jahren kamen die ersten Pannetauben. Przed 4 laty wprowadził do swojej hodowli pierwsze gołębie od Gintera Prange. Und vor 2 Jahren oryginalne Krupp-Tauben. A przed 2 laty wprowadził do swojej hodowli oryginalne gołębie z najlepszych gołębi od Kopmana. Das bildet die heutige Basis. I to wytworzyło dzisiejszą bazę w jego gołębniku rozpłodowym. No dobrze, a gdzie jest ta rola gołębi Erharda Panke? Und mit Erhard Panke habt ihr gemeinsames Zucht? Ja. Razem z Erhardem mają gołębnik rozpłodowy, to jest ich wspólna. Czyli te gołębie i Prangego i gołębie... To jest ich wspólne dzieło. To są... Aha, rozumiemy, dobrze. A w oddziale RV tutaj, gdzie lata tym, ile ma hodowców tutaj? Wie viele Taubenschläge gibt es in deinem RV? 40. 40 hodowców. Und ihr im Kreisverband RV? Genauso wie bei dir, ne? Regionalverband. Regionalverband, ja. 7 RV, ne? 16 RV. 16 RV. W okręgu 15 oddziałów. Und wie spielst du jetzt mit den Kreuzern Kopfmann-Prangern? Ja, das erste Mal, dass die jetzt dieser Jungtour reingehen. Letztes Jahr habe ich gar nicht gereist, beruflich bedingt. W tamtym roku nie udało mu się lotować, bo zbyt bardzo był zajęty pracą zawodową i nie lotował młodymi gołębiami z tej krzyżówki Prange-Kopmann. W tym roku pierwsze młode będą leciały, zobaczymy jak to wyjdzie. Und deine Erfolge bis jetzt? Die beste Erfolge? Najlepszy sukces, jaki do tej pory udało mu się odnieść, to drugie miejsce w ogólnej finalnej klasyfikacji w Regionalverband, czyli w okręgu, tak? Czyli tak. W 16 oddziała. Tutaj. Möchte jest vielleicht uns deine beste Tauben zeigen? Deine beste Zuchttauben? Wo du glaubst, dass es was bringt? Poprosiłem kolegę, żeby pokazał nam kilka swoich najlepszych gołębi rozpłodowych. Tak. Tu wejdziemy. Można wejść? Na razie nie wchodzę. Dobrze. Tutaj kolega Tomas nam pokaże teraz jednego ze swoich najlepszych gołębi rozpłodowych. A jaki to jest gołąb? Za chwilkę się dowiemy. Tomas, was ist das für ein Weibchen? Das ist eine direkte Schwester zu Prangesan Astrovel, und zwar 61, der 10-mal ersten Konkurs gegen durchschnittlich 2200 Tauben gewonnen hat. Jest to pełna siostra asa lotowego Gintera Prange, tego 261, który ma 10 pierwszych konkursów i wszystkie te konkursy powyżej 2500 gołębi. Jest to jego pełna siostra. Z którego roku to jest gołąb? Welche Jahrgang ist das? 2010. 2010. Młoda samiczka. Pokażmy skrzydło tego gołębia, tak? To jest skrzydło. Ten flügel. Ja. No, zobaczmy. Das ist deine Hoffnung. Bez tym mit recht. Von diesem Tauben bin ich überzeugt. To jest jego nadzieja i jest przekonany do tych gołębi i nie bezpodstawnie. Erhard sprawdzi, coś to za jakość. Jeszcze raz powtórzę, pełna siostra 261 od Gintera Prange. Piękny pocztowy gołąb. Tak powinny wyglądać pocztowe gołębie. Fantastycznie umięśniona. Dużo takich gołębi posiada u siebie? Od Gintera Prange oryginałów? Viele Originaltauben von Ginter Prange? 30-40. Około 40 oryginałów od Gintera Prange. No to już jest się czym pochwalić, jest ich czym hodować. Vier Geschwister zum ersten Astrovel von 802. Von dem Eurostar. Ma 4 siostry Eurostara, tego 208, też asa lotowego od Gintera Prange. To są połowę takie czerwone?
Fal, rod? Viele Fal. No, przeważnie jepłowe, nie? A te gołębie Kopmana, które posiada, mógłby też coś das pokazać nam? Das Blut von Kopmann, was hast du, was könntest du aus der Zeit? Branko, Sohn Malkinon, Tochter Annelies. Sohn Bran, syna Branko, córkę Annelies. Także z tych czołowych. Mejtymena. Także nam za chwilkę zobaczymy tamte gołębie też. Tu mamy teraz gołębia Kopmana, tak? To jest syn Branko. Syn Branko, pokażmy go, tak? To jest oryginalny gołąb z Kopmana, tu widzimy go. Syn Branko. Pokażmy skrzydełko może jeszcze. Kannst du Flügel zeigen? Tak, zobaczmy tego gołębia. O, tak on wygląda. I tych Kopmana oryginalnych gołębi kolega ile posiada w hodowli? Kopmana oryginalnych gołębi was kastu do chwili? 11. Ale tylko z tych najwyższych. To jest najlepszy. Z tej najwyższej półki. Asów od Kopmana. Nie ma nic przeciętnego. Tutaj mamy jeszcze takie pytanie. Zobaczmy, tutaj jest bardzo dużo różnych wolier, gołębników. O, tak one tutaj wyglądają. Gdzie tylko okiem sięgnąć mamy gołębniki. To są bardzo liczne te gołębniki. A w całej hodowli ile tych gołębi posiada kolega Tomasz? Viele Tauben hast du in der Zucht? Dużo za dużo ma. Dużo za dużo? Czyli hodowla jest bardzo liczna. Około 300 gołębi w rozpłodzie. W rozpłodzie, a lotowych? Und Reise Tauben, typisch Mannschaft. 50. Junge 160. A w młodymi około 160. Czyli razem z tego co liczę szybko to około 500-600 gołębi liczy hodowla cała teraz. Tak? Proszę jeszcze raz. Liczy około 500-600 gołębi hodowla teraz. No, w tej chwili tak. Jetzt in diesem Moment um die 600-500 Tauben mit den Jungtauben. Tu zobaczmy kolega Sylwester. Fantastyczny gołąb, piękny w ręku, tak. Super umięśniony, leciutki, miękki, syn Branko, chciałbym mieć. I chcę to za was opiechać. Teraz mamy kolejnego gołębia z rozpłodu, a to jest to gołąb jest jaki? Syn tego 261 od Günthera Prange. Gintera, czyli tak, kolejny gołąb Günthera Prange, o tak on wygląda. O, zobaczmy, to jest jeden z tych 40, które kolega posiada w rozpłodzie, tak? Tak, oryginal Prange. Kwarta C miasto. Ojciec tego gołębia 10 razy pierwszy u Prange. Tak. To jest eine Traumtaube. Znaczy syn tego 261 to jest, tak. Co był 10 razy pierwszy. Erhard, możesz kręcić? Tak, kręć. Tutaj mamy kolejnego gołębia od kolegi Tomasa Wezelsa. Trzymał go przed chwilą pan Erhard Panke, a teraz tutaj kolega Sylwester trzyma go i powie nam, co to jest za gołąb jest. Jest to syn 261, oryginał od Erharda Pranke. Widzieliśmy jako pierwszą jego siostrę. Tak, samiczkę. A to jest samczyk. Erhard przed chwilą trzymał w ręku tego gołębia i mówi, że to jest światowej klasy i jakości gołąb. Fantastyczne skrzydło, fantastycznie umięśniony, rewelacyjny gołąb. Rewelacyjny gołąb rozpłodowy. Skrzydło, tak. No, zobaczmy, jak ono wygląda, tak. No. To jest gołąb Günthera Prange, oryginał, tak? Klasa. In the hand. Jungen sind so schön aus ihm, dass er die gar nicht riskiert, ihre alle zu verfehlen. Młode po tym gołębie wychodzą tak fantastyczne, że nie ryzykuje Tomas lotów tymi młodymi. Od razu wszystkie młode przeznacza do rozpłodu. Rozumiem. Was. Dobrze. Co jeszcze powiedział kolega? Teraz przyniesie jeszcze córkę Eurostara tego 208 od Günthera Prange. Vollbruder? Vollbruder. Czyli co mamy tutaj za gołębia teraz? Pełny brat Eurostara. Tak, zobaczmy go tutaj. Sam z którego roku to jest gołąb? Welche Jahrgang ist das? 2002 roku. Czyli 10-letni gołąb. 2002 roku. To mówię, tak zobaczmy go, pokażmy tak sylwetkę jego jeszcze. No, tak to wygląda. Pełny brat Eurostara. Też Günthera Prange. Też oryginał Günthera Prange. Tak on wygląda. Pan Erhard Prankę teraz go ogląda. Pankę, przepraszam, to tak właśnie jest, że hodowcy kiedy się spotykają, zawsze dokonują oględzin gołębi. Alle Fahnen oder Ruten, die so viele Tintenflecke haben, die schwarz haben, sind fast schon ohne zu gesehen gute, ne? Wieder ein super, super Flügel. Znowu super skrzydło. Sehr schöne Harmonie. Bardzo harmonijnie ułożony gołąb. Und hier, das macht ja, schiebt. No i wypycha nóżki do tyłu, to jest taki... To są gołębie, które cechy, które są
Die haben eine tolle Muskulatur. Piękne Mięśnie. Fast so dick wie ein Daumen. Also. Sehr schöner Vogel. Ja, der sitzt immer fest, ne? Kein Fässer. Tolle Endschwingen hier. Ja. Super Skrzydło, piękne pióra. Flügel wie ein Spitzenweibchen. Oft haben die Vögel zu breite Federn und ich könnte da wie Spitze fliegen. To jest skrzydło, które super. Może latać szybko, bardzo szybkie konkursy. Soll ich den alten Bräunvogel auch mal holen? Ja, 16 Jahre alt. Ein schönes Weibchen. Czyli co jeszcze o tym gołębiu będziemy mogli powiedzieć? No generalnie przez 10 lat już dał mnóstwo fantastycznych gołębi u niego, pełny brat Eurostara. Ocenił go znowu na bardzo, bardzo dobrze. W ręku super gołąb. Także dziękujemy na razie. Tu mamy kolejnego gołębia. Czysta krew Jansen, oryginał od De Bruyne. Tak. Was sagst du uns über diesen Vogel? Das ist der Stammvogel von Adrien De Bruyne, wo zig erste Konkurse in der Familienzucht weiter rausgekommen sind. Podstawowy gołąb rozkładowy od De Bruyne, który dał już mnóstwo gołębi, które dają potomstwo z pierwszymi konkursami, czyli odkupił od tego Adrien De Bruyne. Co nam powie kolega Erhard o tym gołębiu? Was sagt uns Erhard über diese Taube? Bei sehr vielen alten Tauben, und zu denen gehört dieser ja, ist der Federkiel der zweiten Feder nicht mehr schwarz, sondern weiß. Wiele starych gołębi, z którymi mamy do czynienia, to jest właśnie taki gołąb stary. Welche Jahrgang ist das? 96. Z 96 roku gołąb, czyli ma 16 lat. I prawie wszystkie gołębie stare w jego wieku, drugą lotkę w ogonie, ten środek, ta oś już nie jest ciemna, jest biała. Es gibt auch viele nicht alte Tauben, da ist er auch weiß. Und das sind die Tauben, die manchmal 60 Preise fliegen können, aber nie in ihrem Leben eine gute Taube gezüchtet haben. Die können das nicht. Und das passiert so, dass die Taube, wenn sie mausert sie zuerst die beiden äußeren Federn und dann von innen nach außen. Mhm. Und die vorletzte Feder wird als letzte geworfen. Mhm. Und die sagt viel aus über Pigment, Federpigment, Blutpigment. Mhm. Und wenn dieser Stiel weiß ist, dann kannst du 10 Jahre zücken, da kommt nie was raus. Mhm. Und dieser alte Vogel, der dürfte den weißen haben, er hat ihn aber nicht genommen. Tiefschwarz. Mhm. Hervorragend. Spróbuję to teraz przetłumaczyć kolegom hodowcom. Erhard twierdzi, że wiele starych gołębi drugą lotkę, środek już nie mają ciemny, tylko biały. Często zdarza się, że super lotnik, który ma 10 pierwszych konkursów, ma 3-4 lata i też już ma biały ten środek. Ten ma ciemną. Oznacza to, że ten super lotnik nigdy, możesz go 10 lat trzymać w rozpłodzie, nigdy nie da nic dobrego. To jest oznaka gospodarki hormonalnej u gołębia, jeżeli szybko robi się druga lotka w ogonie, biały ten środek, nie wiem jak to się fachowo nazywa już. Czyli po tym poznaje się również dobrego gołębia rozpłodowego. Ten w tym wieku mógłby już mieć biały ten środek drugiej lotki, a ma 16 lat, a ciągle jeszcze jest ciemna. Co świadczy właśnie według jakości, tak? Der Vogel sitzt einzeln mit seinem Weibchen. Er hat letztes Jahr 11 Jungen gezogen. 11. Und dies Jahr auch schon 11. W tamtym roku 15-letni samiec wyprowadził 11 młodych, dziś w tym roku 16-letni samiec zamknięty sam w jednym pomieszczeniu ze swoją samiczką już wyprowadził też 11 młodych. Fantastycznie. Coś bardzo ważnego dla rozpłodu. Jest dużo gołębi, które mają bardzo szeroki ogon. Jest dużo gołębi, które mają taki gołąb, mówi się jaskółczy gołąb, taki rozchodzący się na zewnątrz. Te gołębie mogą szybko i szybkie konkursy robić tylko z wiatrem. Te Schwanzfedern sind aufgebaut von rechts nach links oder von links nach rechts. Pióra w ogonie są ułożone albo z prawej na lewą, albo z lewej na prawą. Bei diesem Vogel ist die rechte Feder oben und die linke Feder unten. U tego gołębia górne pióro w ogonie jest skrzywione, skręca na prawo, a pierwsza lotka zewnętrzna skręca na lewo, jak widać, tak? So, und wenn ich jetzt den verpaare, jeżeli tego będę parował, mówi, dann muss die linke Feder bei der Täubin oben sein und die rechte unten. Dann schließe ich den Schwanz, dann wird der Schwanz breit wie eine Feder und ich kriege einen schönen Rücken. Dobieramy do niego do rozpłodu jako partnerkę samiczkę, która ma odwrotnie. Czyli górne w lewo, zewnętrzne w prawo. Und wenn du rechts auf rechts passt, wird der Schwanz immer breiter und zum Schluss gespalten.
A jeżeli parujesz samiczkę samcem, prawe pióro na prawe, pióro lewe na lewe, to ogon, potomstwo ma coraz szerszy i praktycznie mogą latać tylko z wiatrem szybko. No 16-letni gołąb, a jeszcze jest w super formie. Pokażmy go, proszę tak, bardzo. Glas auge. Przypomnijmy tego, to jest labrin, tak? Nochmal, wie heißt der... De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Der, die Taube ist noch ein Enkel von Geloger von 74. To jest jeszcze wnuk, to jest jeszcze wnuk z Gelogera od Jansenów. Także zobaczmy. Wnuk Gelogera. Tak, o, pokażmy go jeszcze. O tak. Także tak on wygląda. Super. Tu mamy samiczkę od tego gołębia, którego przed chwilą oglądaliśmy, tak? Was ist das für ein Weibchen? Original Günther Prange, aber rein Kopman. Czyli to jest oryginalny Günther Prange. Ale 100% Kopman. Gintera Prange. Tak, zobaczmy go. Z którego roku to jest gołąb? Welche Jahr? 2007. Zobaczmy, z 2008 roku. On jest sparowany, ona jest sparowana z tym samcem, którego przed chwilą oglądaliśmy, 16-letnim. Ten Adrian de Bruyne. Tak, zobaczmy. Zobaczmy, czy ma skrzydła w ogonie według tego kryterium, którym pan Erhard górna mówił. Lotka, górne pióro w lewo, tamte miał w prawo. Tak. Oberellings. Das Wichtigste, was eine gute Taube ausmacht, ist einfach das Werkzeug, der Flügel, damit fliegt sie. Najważniejsze u gołębia jest skrzydło, bo to jest jego silnik, und das jego narzędzie. Ist wieder ganz fantastisch bei dieser Taube. Znowu fantastyczne skrzydło tego gołębia. Was noch hervorragend ist, co jeszcze jest bardzo dobre tego gołębia, dass die hier eingebettet ist. To te kości, które nie są... Und gute Muskel. Bardzo dobrze upierzone i umięśnione. Niektórzy hodowcy szukają mięśnia gołębia w tym miejscu, w którym pochodziło. To jest ten mięsień, odtąd tam mówi, on jest taki gruby ten mięsień jak jajko mniej więcej gołębia. Das was bei uns hier die Schlüsselbeine sind, das ist hier wunderbar bemuskelt und befiedert. Te kości obojczykowe, które są u nas, to samo u gołębia, są też takie kości i one muszą być bardzo mocno przykryte piórami. One nie mogą być pod palcem wyczuwane jako, takie, jako taka ostra kość. Musi być mięciutko, ładnie, grubą, bardzo pokryte mięśniami. Sehr schön, würde hier viel mitzugeben für die Zucht. Das wäre auch eine für den Eurostar Bruder, den wir haben, oder was so. Pokażmy go jeszcze, o tak Bude. Wygląda, tak wygląda samiczka, o tego gołębia 16-letniego, którego przed chwilą mieliśmy. No i właśnie kolega Tomas niesie kolejnego gołębia ze swojej hodowli, też to jest połowy, tak? To jest Tochter Eurostar, córka Eurostara, tak, gezogen mit der eigenen Schwester. Córka Eurostara wyhodowana po jego siostrze, z jego siostrą. Czyli taki imbret na Eurostara. Tak, imbret na Eurostara. Zobaczmy tego gołębia. Z którego roku to jest gołąb? 08. 2008 roku. W Eurostar sitzen hier 17 Kinder. Ma 17 rodzeństwa Eurostara tutaj, oryginałów. To jeszcze chcieliśmy nadmienić, że gołębie to jest kotką kolegi Tomasa Wezelsa. Już trafiły tutaj kilkadziesiąt sztuk się udało rozprowadzić w Polsce. Trafiły do hodowców. Miejmy nadzieję, że w przyszłości uda nam się też jeszcze kolejne gołębie z tej hodowli tutaj pozyskać. Popatrzmy jeszcze na ocenę, którą gołębiowi dokonuje pan Erhard Panke. Traumtaube. Co to znaczy? Traumtaube to gołąb marzenie, inaczej. Erhard już wie, co mówi, on się naprawdę na tym zna. Erhard Kenzikutowski. Czy ja mam marzenia troszeczkę inne, ale... immer wichtig, wenn man den Flügel öffnet, dass er hier abzuschiebt. Ja? Mhm. Und die meisten Tauben, die du siehst, die reißen ab. Und wenn bardzo es dann regnet, dann finden die nicht, dann können die nicht mehr fliegen. Możesz skrzydło z bliska. Mówi, że bardzo ważne jest, jak się skrzydło otworzy, żeby te pierwsze pióra zachodziły na grzbiet gołębia, a żeby nie spadały tak w dół tutaj, wiesz? Tu darf es nicht sein. Tak nie może być. Jak otworzysz skrzydło, te pióra nie mogą tam być. Ważne jest, żeby to skrzydło leżało na grzbiecie gołębia. Diese Taube kann auch fliegen, wenn es regnet, kann fliegen, wenn es Gewitter ist. Und diese herrlichen Endschwingen, wie der Flügel hier absetzt, die braucht einmal weniger schlagen, um vorwärts zu kommen. Mówi, te pióra, te lotki napędowe, które są tak zakończone, jak tu widać, mówi, mają dużo większą wydolność, mówiąc krótko, inny gołąb, który ma inaczej zakończone skrzydła, musi machnąć tymi skrzydłami trzy razy, a tam wystarczy, że dwa i ma taką samą prędkość.
Kann der Tauben, kennt der Tauben? Ja. Dann sollen wir mal nennen, wenn wir den Tauben. Weneska. Okej, dziękujemy bardzo Krzysiu, miło nam było przedstawić hodowcę Tomasa Wessersa, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze wielokrotnie spotkać się i jego gołębia. Tak, także dziękujemy bardzo za spotkanie i do zobaczenia, życzymy też udanego sezonu lotowego gołębi młodych. Okay. Tutaj mamy gołębi młodych, a to jest gołębie, co są lotowe, w tym roku będą leciały. Kolega Tomas karmi je teraz, zobaczmy. Tak wygląda. Około 170 gołębi. No niezły apetyt, tak mają właśnie rzucać się na jedzenie młodego gołębia. Tutaj jako ciekawostkę pokażmy, jaką karmą są karmione. To jest karma Mrowcy, Pawła Mrowcy z Polski, tak. Zobaczmy. O, widzimy, także gdzie karma polska zawędrowała. Tomas karmiący gołębie. Tak wyglądają gołębie podczas karmienia. To około 170 gołębi. O, tak to wygląda. A tu mamy sąsiedni boks dla gołębi młodych, tak? I teraz tutaj jest... Karmione są tylko w tamtym przedziale, który widzieliśmy przed chwilą. Ale zaraz już wchodzą, widzisz, do tego. Czyli one mieszkają, przebywają w tych... Czyli tam jest tylko do karmienia? Tak. A z jakiego to powodu tak jest zrobione? Tam byłoby za mało miejsca w metrach sześciennych na gołębia. To jest 170 gołębi mniej więcej, prawda? To jest 100 zypcych tamu gefeja. Dlatego muszą mieć trochę więcej miejsca. No tak, ale czemu są tam karmione akurat, a tu nie? Warum futest du nur in einem Schlag ist klar. Muszą alle fressen. Ale muszą gleich wszystkie gleich jednakowo razem być karmione i jednakowo. I tamtędy jest wejście. To jest ten Eingang, ja? Co to jest Schlaganlage? Przejdźmy zobaczyć. Super siedzenia tam. Tak wyglądają siodełka. Tu zobaczmy, wylot jest zorganizowany. O, tamtędy tą dziurką. A tą dziurką na dole. Dopyt gesichert. A tu są. Tam muszą wchodzić tamten podwójne zabezpieczenie. O, widzimy. O właśnie. Super. Tutaj mamy posadzkę. Posadzka, a na niej jest ruszt. Ruszt jest około 30 cm powyżej. Karmiki i taka kolega Sylwester wspomniał. Siodełka takie tutaj. Zobaczmy. O, i tak to wygląda. Już gołębie teraz tam skończyły jeść i teraz tutaj przychodzą. Do spania przyjdą. Teraz przyjdą tutaj, tak jak kolega powiedział, do spania.